Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, Magnus Carlsen kontra Jan Krzysztof Duda. Panowie rozegrali partię online. Tempem 15 minut plus 10 sekund na zawodnika. Jest to turniej z serii Tour Eliminacje. W tym turnieju gra wielu utytułowanych arcymistrzów ze ścisłej czołówki światowej, m.in. Lewon Aronian, Radżabow, Mamediarow, Firuzja i wielu, wielu świetnych zawodników młodego pokolenia arcymistrzów, moi drodzy. Niezwykle Interesująca, ekscytująca partia Mistrza Świata Janka Dudy. Zapraszam serdecznie, więcej nie zdradzam i jedziemy moi drodzy z partią E4. Tutaj rozpoczął Magnus Carlsen i Duda zagrał C5. No, już możemy się domyślać, że będzie się działo, jeżeli Sycylijska jest na szachownicy, a Janek słynie z gry takiej, no powiedzmy, ostrej. On Lubi, lubi grać ostre pozycje Carlsen myślę, że też czuje się jak ryba w wodzie W takich niezłych, niezłych, ostrych wariantach Tutaj D6 i mamy wariant Najdorfa, moi drodzy Znaczy, będzie wariant Najdorfa Akurat po D4 poszło wybicie, wybicie, skoczek F6 oczywiście Skoczek na C3 i teraz A6 Właśnie mamy klasyczny wariant Najdorfa, goniec na E3, jest wiele możliwości jakie białe mogą Zagrać, można zagrać oczywiście goniec G5, jeden z ostrzejszych wariantów, no ale Carlsen wybiera jeden z takich Który tutaj mu pewnie odpowiada, goniec C2 Również istnieje i teraz tutaj E5 następuje ze strony Janka, skoczek na B3, klasyczna Klasyczne zagranie Teoria, goniec E6, wskakuje fajnie sobie Tutaj do środka, F3 Moi drodzy i teraz Janek zagrał bardzo ciekawe posunięcie, które mi się szalenie podoba, w, właśnie w sycylijskiej. Jest to ruch, moi drodzy, H5. Dobra, jak zrozumieć to posunięcie? Otóż, tu przede wszystkim nie dopuszczamy białych do G4, i ten ruch H5 ma na celu troszeczkę opóźnienie ataku na skrzydle królewskim, gdzie Białe w tym układzie raczej będą chciały to czynić ze względu na to, że widzimy typową strukturę pionków i gońca na E3 i przy hetmanie na D2 jest raczej planowana długa roszada, więc te pionki same będą się pchały do ataku, a taki ruch ten atak już może nieco y, zniwelować. Hetman zagrywa właśnie na D2, skoczek z B na D7 to jest dobre miejsce dla skoczka w obronie sycylijskiej w tym wariancie, gdzie pionki mamy na D6 i na E5. Tutaj skoczek na C6 by się czuł nieco bardziej skrępowany, a z D7 ma jakieś zawsze fajne opcje. Przede wszystkim przejście z B6 na C4. Istnieje taka droga, ale też y, wspomaga tu skoczka na F6 po ewentualnym związaniu. Na przykład skoczek zagrał na D5, tutaj Janek podjął e, fajną decyzję to znaczy, e, no fajną normalną tak naprawdę, bo tutaj trzeba zbić albo gońcem, albo skoczkiem, co wybierzemy silniki podpowiadają, żeby bić jednak skoczkiem, po wybiciu goniec F5, zachować gońca, można by było chyba się na to zdecydować, to Janek postanowił wybić gońcem, ma przygotowane warianty więc nie sądzę, że to jest jakiś błąd a, a silniki pokazują takie jakieś powiedzmy plus 4 więc e, to tak naprawdę żadna przewaga, e, bicie na D5 e, i G6 moi drodzy bardzo ładny ruch, normalny tutaj stawiamy za chwilę gońca. Goniec E2, normalna sprawa. Goniec G7 i zmyłka można powiedzieć. Tutaj Carlsen robi oczywiście długą roszadę, i Janek robi krótką. OK, pozycja jest bardzo równa. Tutaj można grać wiele ciekawych rzeczy. Obiektywnie patrząc, mi się podoba i mi ta pozycja. Nie wiem czemu, jest mi bliższa. Może z tego względu, że nie gram w ogóle E4 i sycylijskiej białymi. I tutaj moi drodzy Carlsen rzuca się od razu do gardła. G4. Jest to ruch na pewno agresywny, pokazujący, że tutaj nie będzie manewrowania, tylko ostra yy, gra idzie do przodu. Ale co robi Janek w tym momencie? Nie jest dłużny. W zasadzie zasada jest taka, jeżeli nas atakują na skrzydle, to staramy się atakować na przeciwległym skrzydle, kontratakować albo odpowiadać w centrum i Janek gra A5, moi drodzy. A5, bo generalnie jak mamy A6, to chcemy zagrać B5, tak to się głównie tutaj rozpoczyna, ale A5 bardzo chytry ruch z tego względu że chcemy od razu a4 i atakować figurę która stoi na polu b3. Często w ten sposób można atakować. Tu Carlsen zagrywa a4 i poniekąd nieco się osłabił król, ale ten ruch jednak jest dobrą opcją dla białych, dlatego że zatrzymuje piona a punkt b5 będzie nieco słabszy tutaj w obronie dla czarnych i łatwy w ataku dla białych. Poszło bicie na g4 f g i moi drodzy Duda zaskoczył mnie tutaj w, w tym momencie, ale muszę przyznać, kreatywność jest niesamowita, a w szachach to się bardzo liczy, moi drodzy. Kreatywne szachy. B5, B5. No kto by pomyślał, że w ten sposób można grać w szachy? Yy, teoretycznie według silników jest to złe posunięcie, ale tu grają ludzie, nawet jak gra mistrz świata. Zobaczcie, że bicie pionem to idziemy A4 i kontratakujemy. I jakieś opcje się już pojawiają, ale Magnus oczywiście tutaj wybija to gońcem. Głównie chodzi o to, żeby odciągnąć figurę od obrony punktu G4, co się udaje oczywiście i skoczek wybił na G4. I wygląda to całkiem, całkiem sympatycznie, choć tutaj białe są nieco lepsze mimo wszystko. Goniec zagrywa na G5, od razu na Hetmana, Hetman C7 i H4. Zauważcie, Carlsen wykorzystuje całą siłę, całą armię, żeby tutaj naszego rodaka męczyć po tym skrzydle, jak gra Duda. Otóż, bardzo ciekawie mianowicie E4. Uważam, że to są praktycznie same plusy tego, tej, tej, tej ostrej pozycji, aczkolwiek silnik ma inne zdanie, tutaj silnik podpowiada, żeby grać F5. Ale ten ruch mi się szalenie podoba, wydaje mi się Megalogiczny, zobaczcie, otwiera się goniec Otwiera się punkt na E5 dla skoczków No i e, myślę, że Otwieramy po prostu pozycję Aczkolwiek silniki mają, no jak już wspomniałem Co innego do powiedzenia w tej sytuacji Lecz silnik to silnik A ludzie to ludzie, moi drodzy, H5 nastąpiło I skoczek z D Kompletnie tutaj, znaczy poszedł na E5 i W sensie, e, mam na myśli Że Janek gra konsekwentnie e, W tej partii Tutaj e, Carlsen zagrał H6, nieco się pospieszył, ta ocena się trochę tutaj już waha, e, nadal białe spoko są, ale e, Magnus mógłby tutaj zagrać taki ruch nieco wyczekujący, e, ale też e, agresywny poniekąd. Jest to Hetman G2, mogłoby tak nastąpić. O co chodzi w tym posunięciu? Na pierwszy rzut oka wydaje się dziwny, ale chcemy wziąć pionka. No jak go bronić? Oczywiście przez f5. Można tutaj zagrać f6, odpędzić przy okazji gońca, goniec f4, co nie ma większego znaczenia i teraz f5 i zauważmy, że po tym wybiciu, po tym wybiciu, goniec g5. Tutaj białe mają otwartą linię, goniec troszeczkę spogląda sobie w obóz przeciwnika. E, pozycja białych generalnie jest o wiele, wiele lepsza. Daj, moi drodzy, tutaj silniki pokazują plus 3 prawie dla białych. Ale nie widać tego, że tu jest plus 3, Choza, chociaż zauważmy też, że skoczek ma tutaj szybką akcję, przepraszam, na d4, na e6 na przykład, a wymiana gońca za skoczka tutaj to myślę, że no jednak obrońca g7 jest tutaj bardzo istotny. No cóż, ale w partii poszło inaczej, trzeba sobie z tym jakoś poradzić, poszło h6, goniec f6, moi drodzy, bicie. Bicie nastąpiło. Hetman F4 z atakiem. Oczywiście tutaj na skoczka. Skoczek z F wrócił na G4. Jasne, że tutaj nie można zbić. Zobaczcie, potrójne widełki byłyby na dwie wieże i na Hetmana. Skoczek zagrał na D4. Figura do gry, oczywiście. I F5. Właśnie ten ruch mi się bardzo, bardzo podoba u Janka. Zobaczcie, jakie odważne posunięcie. Scala pionki, bardzo fajnie. Również skoczka pilnuje, ale skoczek tutaj nie na D6. Absolutnie na E6 mógłby wskoczyć. Czy Carlsen tu zagrał moi drodzy. Nie, Carlsen tu nie zagrał. I tu się właśnie pojawia coś takiego jak zaufanie arcymistrzom. Zresztą przeliczenie też jest oczywiście ważne. To zagranie nie jest najlepsze, bo prosta odpowiedź Hetman A7, tradycyjne takie tu poprze, poprzekątne, szukamy przestrzeni hetmanowi dla hetmana. Tutaj na przykład jakby było wybicie wieża F8, H7 z szachem król H8. Moi drodzy, ta pozycja, wierzcie lub nie, jest równa. Bardzo dynamiczna równowaga, ale z obiektywnego punktu widzenia yy, wydaje mi się, że tu czarnej mi wolałbym grać. Mimo wszystko, zobaczcie na te pionki. Wprawdzie one jeszcze tak szybko nie idą, ale one mają szansę ze skoczkami tu się fajnie scalić Na przykład wymiana hetmanów jakaś Tu trzeba bardzo dokładnie grać białymi nie, zazdrości, nie zazdrościłbym tej pozycji białymi Myślę, że Carlsen też widział, że tutaj nie za bardzo może sobie powalczyć Dlatego zagrał wieżą na H3 Hetman E7, oczywiście trochę bliżej Skoczek E6 wskoczył, wieża z F na C8 Na króla, król B1 moi drodzy Wieża AB8, oczywiście jakieś czasem opcje istnieją, żeby tam poświęcić I wieża na B3 no i jest to ruch. Troszeczkę niepoprawny przez mistrza świata. Tutaj Janek przechwytuje inicjatywę i wskakuje właśnie Hetmanem na H4 z uwagi na to, że nie ma tu wieży. Hetman ma opcję wybicia, ale tutaj czarne są raczej zainteresowane wymianą Hetmanów. Hetman wrócił na D2 i Hetman H2. Bardzo ciekawy ruch. Jeżeli wymiana Hetmanów by nastąpiła, to myślę, że czarne tu są po prostu w domu. Po wymianie skoczek wybija, a pionki już mają łatwiejszą opcję na marsz. I przede wszystkim nie grozi za wiele... Czarnemu królowi. Tutaj Hetman zbił na A5. Ogromny błąd Magnusa Karsena, i tutaj Janek wybija na C2 z atakiem na króla, król A2. I teraz, czy można, moi drodzy, zbić wieżę na D1? Sprawdźmy, jeżeli byśmy zbili, to niestety Hetman A7. I tu jest Harakiri, moi drodzy. Jest praktycznie po partii. Jeszcze bardzo ciekawe zagranie typu no, obrona skoczek F7. Mamy tutaj szacha na H7 i powiedzmy po król H8. Hetman zbija. Ciężkie tutaj czasy czekają czarne w tym momencie. Partia się praktycznie kończy. Jak było, jak było w partii, moi drodzy? Po król A2 Magnus, przepraszam najmocniej, Janek już tutaj przejął bardzo dużą inicjatywę. zagrowie, że A8. Słusznie od razu z atakiem i na króla tutaj związanie. A Hetman w tym momencie zagrał na E1. Broni wieża, rzecz jasna. No i moi drodzy, w tym momencie tutaj Janek zagrał posunięcie, które no, podobało się publiczności na streamie. I również uważam, że bardzo ciekawy ruch. Mianowicie wieża poszła na C4. Za chwilę do tego ruchu sobie wrócimy. Sprawdźmy, jak można by było zagrać lepiej. Otóż Wtrącony piękny ruch skoczek na F3. O co w tym posunięciu chodzi? Przede wszystkim chcemy odpędzić Hetmana od obrony wieży. Jedyne pole to jest takie chyba słuszne, to w Hetman H1, żeby tam jakąś kontrę jeszcze łapać. No i moi drodzy, tutaj, e, jeżeli na przykład byśmy się pokusili o widełki, to sytuacja się dramatycznie zmienia na korzyść dla białych, bo jest H7, król H8. Hetman na H6, wieża z groźbą mata i wieża A7, bronimy się od tego mata, lecz jest piękny ruch skoczek F8 z groźbą mata na g W ogóle bardzo, bardzo ostra pozycja trzeba przyznać, wiele się dzieje, ale po tym wybiciu tutaj hetman by wybił, król by wybił i spokojny ruch wieża F1, ta pozycja jest... Już praktycznie wygrana dla białych, chociaż może gołym okiem tego e, oczywiście nie widać, ale król ma po prostu ogromne problemy. E, trzeba zaufać tutaj e, silnikom szachowym, które pokazują praktycznie plus 5 dla białych, ale sprawdźmy właśnie po Hetman h jak należałoby się zachować. Otóż teraz wieża C1 świetnie działa. Z uwagi na to, że grozi bicie na A4. Bardzo ostre szachy. Zobaczcie, wszystkie ciężkie figury wchodzą na króla. I po na przykład wybiciu, bo to sobie tylko przepatrzymy, co się narzuca oczywiście. Wieża A4, wieża A3. Zbijamy z szachem król A1. Wybicie. To są dosyć forsowne posunięcia. Tu możemy sobie dać kilka szachów. Remis mamy oczywiście w kieszeni. I bardzo ładny ruch, który teraz wygrywa, właśnie skoczek F2 z widełkami. Teraz różnica polega na tym, że po szachu na H7 król idzie na H8, i jeżeli Hetman zagrałby na H6, moi drodzy, to z zimną krwią zbijamy tutaj tę uwierzę na D1. Nie ma mata, bo król G7 to tutaj, zobaczcie, bronimy. Jeżeli Hetman F8 z szachem. Zbijamy na h7 matów żadnych nie ma. Szach, król, szach i król. Moi drodzy, szachy się powoli kończą. Król spokojnie tam ucieka do obozu przeciwnika, ale można powiedzieć już do swojego obozu. W tym momencie tak mogłoby być pięknie by to wyglądało. No niestety Janek tutaj zagrał wieża c4, co oczywiście nie wypuszcza jakiś szans na wygranie tej pozycji, lecz tutaj Magnus Carlsen broni się niezwykle dobrze. Wieża zagrała na d4. No i zauważcie, że tutaj no, trzeba trzeba wybić, skoczek wybił i Hetman zagrał na C5. Ym, tutaj pozycja no, już troszeczkę niby na białe przechodzi jakaś tam przewaga, ale nie widać tej przewagi gołym okiem. Oczywiście skoczek na E6, Hetman A7. No tak nieco te figury się wycofały. No i teraz Magnus przechodzi troszeczkę do kontrataku. Wieża C3 uwalnia w końcu wieżę tutaj do gry. Y, zauważmy, że wieża też ma opcję na. C7, ważna rzecz dla białych. Król już jest bezpieczniejszy. Mimo pionka, tu goniec ładnie go broni. Ciężkie figury nie mają jak się za bardzo przebić. Skoczek zagrał na D3. E, no, taki ruch, powiedzmy, ruch jak ruch. Można powiedzieć, coś grać trzeba. Tutaj zostało to wymienione. I uwaga, czy można zbić na A3, na A4, król B1, hetman A1. Takie plany tutaj są. Niestety po biciu na A4 jest trącony ruch wieża A3. W ogóle wtrącone posunięcia są niezwykle istotne, uważajmy na to moi drodzy, uważajmy na wtrącone posunięcia ale też spróbujmy je, próbujmy je zauważać, tutaj po wybiciu na D3, długa partia w ogóle fajna, fajna, dużo się działo naprawdę i spokojne zagranie na B3 poszło, dobra moi drodzy Hetman F2, pora na wymianę i wierzcie lub nie, ta pozycja jest równa tutaj Janek no, wybronił, wybronił się w tej pozycji i jeszcze ma szansę dotrzeć tym pionkiem do pola przemiany. Jak gra Karlsen, moi drodzy? No, sytuacja robi się trochę ciężka na pierwszy rzut oka, gdyż pionek tu szybko idzie, nie ma za bardzo go jak bronić. Więc szukamy aktywnej obrony wieża C7. Bardzo ładny ruch. O co w tym posunięciu chodzi? Przede wszystkim tutaj pionek, skoczek i wieża mają bardzo duże szanse, żeby tego króla no, zaatakować. Jeżeli byśmy ruszyli pionkiem na D2, moi drodzy. Dajemy mata w czterech posunięciach. Spróbujmy znaleźć to, tę opcję. Otóż wieża g7, krucha 8 skoczek F4 i tu jest opcja już w ogóle nie do zrobienia, nie do, nie do nie, przepraszam, nie do zatrzymania oczywiście. Tutaj oczywiście jakiś tam wybicie, bicie i skoczek zbije na G6 z matem, więc pionek niestety e, nie może wędrować do góry w tej sytuacji. E, ale była tutaj piękna obrona. Tutaj Janek zagrał skoczek G4, niestety ruch, który nie jest najlepszy w tym wypadku. Tutaj trzeba by było zagrać królem H8 i spokojnie możemy się godzić na remis, gdyż po skoczek na przykład F4 mamy zawsze wieża G8. Tu się myślę, że wszystko trzyma. A po skoczku na G5 e, oczywiście zauważmy, że tutaj grożą jakieś wieczne szachy, więc trzeba by było zagrać w ten sposób. Wieża F8 i bronić punktu F7 i skoczek mógłby wrócić na E6 e, bardzo ciekawa sytuacja wieża wraca i skoczek wraca tu można by się pogodzić z remisem e, oczywiście te, e, powiedzmy ta współpraca tych figur i pionka e, jest bardzo groźna dla króla, który jest w rogu więc e, no, warto sobie jeszcze e, no, powiedzmy po młodzieżowemu porozkminiać te pozycje e, moi drodzy e, w tej sytuacji tutaj cofniemy Skoczek zagrał na G4, no i e, tutaj e, król zagrał na B2. Król zagrał na B2, żeby szybko tego pionka łapać. E, oczywiście tutaj Janek wybił. Ja bym tutaj zawsze na miejscu karsena próbował przede wszystkim zrobić wtrącenia. Potem król B2, no ale poszło jak poszło. Mistrz świata to mistrz świata król C3, moi drodzy, skoczek wrócił. E, I król zbił tego niebezpiecznego pionka. I pozycja jest niestety ciężka dla. Czarnych, z uwagi na to, że te pionki są nieco wyżej i król jest aktywniejszy, również skoczek odcina tego króla i te pionki nie idą tak szybko. Niestety, zobaczcie, skoczek ładnie je broni. Wieża zagrała na B8, król na C3, skoczek na E3 z opcją wybicia. Wieża dała szacha. Zobaczcie, Karlsen się w ogóle nie przejmuje tym pionkiem, tylko próbuje grać aktywnie. Król 8 poszło bicie, bicie. No i te słabe pionki są słabymi pionkami, te niestety są mocniejsze. W tym momencie po skoczku król. Zagrał na B2 bezpiecznie, ucieka tutaj król tędy, blisko pionków trzeba się trzymać. Wieża zagrała na E8, dosyć szybko już teraz pokażę, bo e, te ruchy były dosyć szybko e, e, grane. Tutaj panowie mieli już troszeczkę mniej czasu do namysłu, poszło F4, z zimną krwią, tutaj karsen wybił pionka, skoczek B4, e, król C3. Jeden szach, król C4, oczywiście, skoczek już jest mniej aktywny, wieża gdzieś tam szuka opcji żeby pionki z tyłu atakować wieża na f 6 kontrola również tego pionka wieża dała szacha król na b5 skoczek c1 jeszcze jakaś opcja na wymianę może się uda udać uda się udać wieżówkę może byśmy tutaj próbowali remisować niestety Karsen dobrze policzył i po wybiciu tutaj pionka ta końcówka moi drodzy dla białych jest wygrana i bardzo dobra nauka dla nas zobaczcie przy pionkach bandowych często wieżówki są remisowe lecz król oddalony od tego pionka niestety Powoduje to, że białe tutaj mają zwycięstwo w kieszeni. Wystarczy się zasłonić. Wieża A3, zapionka oczywiście, i pionek wędruje. Król idzie do góry, pionek wędruje, król wędruje tutaj do góry. Wieża A4, wieża Dała Szacha. Po królu C4 tutaj się Janek poddał ale musimy też wiedzieć dlaczego, e, na przykład wieża by zagrała na b8, to od razu szybciutko byśmy tu grali pionem wieża a8 i bardzo ważny ruch moi drodzy, chociaż tutaj ruch też wygrywa, król d5, odcinamy tutaj e, królowi jeszcze drogę, ten ruch jest jak najbardziej dobry, bo też idziemy sobie po skosie, król 7 król c6, król d8, no i partia by się oczywiście skończyła tak samo. Moi drodzy, ale trzeba przyznać, że Janek napędził stracha mistrzowi świata, no zabrakło, Troszeczkę wiemy, wiemy, że te jedyne posunięcia, które wygrywały, no, e, zabrakło tej precyzji, mimo wszystko. Ale partia naprawdę godna podziwu. E, gratulujemy Jankowi waleczności, mimo wszystko, a Wam dziękuję za uwagę. Życzę dużo zdrowia i zadowolenia z gry w szachy. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.